Zagrajmy dalej w Dragonstone. Na dół czy w lewo? Ostatnia kula była w lewo, to teraz może będzie na dół. To był błąd. Tak jest. Do góry. Na tym właśnie polega świątynia ognia. Nie ma tu ani jednego potwora. A mimo to jest to chyba najtrudniejszy poziom w grze, zaraz po przejściu górskim. Nieważne. Mapa z górami nie bez powodu nazywa się Mountain Impossible. Jednak jak widać tutaj też wykorzystaliśmy obydwa życia. Zamontujmy teraz kulę. Pilar. I teleportujmy się. I oto kolejny smok. Dzięki bracie, że pozbyłeś się za mnie tych głupców. Tak jak podejrzewałem, byli oni słabi. Jak się zaraz przekonasz, ja nie będę aż tak łatwy do pokonania, ponieważ teraz ja posiadam całą moc czasów smoków. Kiedyś byliśmy czterej, zjednoczeni w braterstwie i sile, ale przeznaczenie zmieniło wszystko dla nas. Teraz może być tylko jeden. There can be only one. Tak. A potem obetniesz mi głowę. I poszczelają pioruny. Mini smoczki! Naprawdę te walki ze smokami są bardziej czasochłonne niż trudne. No cóż, szkoda, że ta gra się tak bardzo psuje pod koniec. No i już jest smok na wykończeniu. Pozostało go chyba walnąć tylko raz, albo dwa razy. Zginął! Dostajemy kolejny topór do mocy. Do mocy naszego bohatera. Świątynia wiatru. Oczywiście smoki były tylko trzy, czyli tutaj już nikogo nie spotkamy. Co jest tutaj? Nic. Ktoś jest uwięziony. Istnieją cztery posągi, które wyglądają tak samo jak nasz bohater. Ok. Ubadaj. Młoda dziewczyna pułapce paskudnego czaru. Użyjmy zwoju. Zwój rozpada się razem z pułapką. Okej, już czwarty raz widzimy tą samą grafikę.
Dziękuję ci, wojowniku. Na zawsze pozostanę ci dłużna. Mam na imię Kirsti. Księżniczka Kirsti. Kirsti. Tak zwały mnie smoki. Smoki powiedziały mi, że przyprowadziły mnie tutaj, gdy byłam niemowlęciem, po tym jak mój ojciec Olaf mnie porzucił. Powiedziały, że muszę pozostać tu z nimi, aby powstrzymać zło pochodzące z całego świata przed zniszczeniem ich. I aż do niedawna wierzyłam w to wszystko. Ona opowiada to, co wiemy o wojownikach. I że jej się przyśniło, że te smoki przyniosły przez całe zło. Zapytała się smoki o to i one się bardzo rozzłościły. I później ją uwięziły. Więc jeżeli mój sen był prawdą, to czeka na mnie ojciec, a ty masz przepowiednie do wypełnienia. Okej. Owszem, mam przepowiednie do wypełnienia. Mamy kulę, a oni mają dziury. Nie pasuje. Spróbujmy inną. Pasuje. Nie pasuje. Pasuje. I ostatnia kula. Okej. Księżniczka Christie opuszcza wyspę. Moc smoczego kamienia tworzy bohatera i niszczy wyspę. Jedno czy czwórka wojowników, którzy wznoszą się do światła. I to była właśnie gra Dragonstone na Amigę. Jak widać, jest to całkiem średnia gra, jak na tamte czasy miała dosyć dobrą grafikę. Ale gameplay trochę podupada w ostatnich poziomach. Wydaje się, że to już wszystko.